Witam dziś świętego Kazimierza. Wszystkim Kazimierzom i Łucjom składam serdeczne życzenia. Tak, wczoraj nagrałem film w Lidlu o tym, że należy Boga Ojca prosić. I ktoś tam napisał w komentarzu, dał mi, dziękuję za ten komentarz. A dlaczego trzeba prosić? A dlaczego trzeba prosić? No już odpowiadam, bo Pan Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. Tak, proście. Ojciec czeka, żeby się syn odezwał, żeby się dziecko odezwało. Bo wtedy, kiedy się odezwie do ojca, to jest dowodem na to, że dziecko wierzy, że ojciec istnieje. Bo na ziemi to widzimy postać ojca, dziecko widzi. My jako dzieci tutaj na ziemi, nie jest tak, że na niebie jest ręka, czy słyszymy głos Boga Ojca w milczeniu. Pozostaje to w sferze wiary. Tutaj taki trójkąt wymyśliłem przy świętym Kazimierzu. Raz, dwa i trzy. Proszenie, dziękowanie, uwielbienie jest dowodem wiary i miłości Boga Ojca. Do Boga Ojca. Proszenie, dziękowanie, uwielbienie, proszenie Boga, dziękowanie Bogu i uwielbienie Boga jest dowodem naszej wiary i miłości. Do Boga. Jest takim dowodem. To jest tak, jak byśmy poszli gdzieś do banku czy bankomatu i chcielibyśmy pieniądze. No przecież Pani mnie zna. Ja jestem Wierzchowski, Stanisław, tu organistą w Jawie jestem. Albo byśmy byli odebrać przesyłkę poleconą. A Pani, przecież Pani mnie zna, że znamy się jeszcze dawno już, jeszcze ze szkoły. Tu, z tych samych stron jesteśmy. Jestem Wierzchowski, ja wiem, ale potrzebny jest dowód, PESEL. To jest PESEL, że jesteśmy dziećmi Boga. Mam takie wrażenie, że świat żyje takim własnym życiem, sam się na tym łapie, nie że tam kogoś. Łapie się na tym, że nie daje dowodu czasami, że Bóg istnieje. Tak jakbym... To trzeba dawać dowód, że budzę się każdego dnia, dziękuję Bogu Ojcu za następny dzień, żyję dzięki Niemu, bo mogłoby mnie nie być i nawet bym o tym nie wiedział. Także ten trójkąt przy świętym Kazimierzu jest dowodem. I tu jest moja odpowiedź temu, co napisał mi. A dlaczego trzeba prosić? Nie tylko prosić, ale i dziękować. I uwielbiać. Tak. Będzie dobrze. Tam nie chcę się wymądrzać, tam wywyższać. Mówię tak, jak czuję. Skąd ja to wiem, ktoś tam napisał. Intuicja mi to podpowiada. Skąd ja to wiem. A skąd ktoś wymyślił samolot, bo intuicyjnie wyczuł, że można to zrobić. Najpierw jest intuicja, myśl. Można. Dziękuję za wysłuchanie.